Dzień dobry, moi drodzy. Czas na sprawdzanie deków. I użyjemy najpierw tego prostego Live Link deka. Później weźmiemy Flying Control, później Vampire, później Burning Frames, Green Space, Ogista Natura. Po 3 mecze na... Po 4 meczyki na deck. Raczej, moi drodzy, do... No to ciągle nie jest nic wysublimowanego, moi drodzy. Dobra. Czyli będziemy mieli... Gra zwykłego kota. A może to jest, moi drodzy, Little Kitten przeciwko nam. Dobra, dodajemy ziemię, teraz wbijamy oratora. Bum. Tym blokujemy. Pacyfistyczny kotek będzie. Czyli zdejmą nam się te karty. Dobra, zablokuję aniołem witalności? Nie. Pozwoli sobie wbić obrażenia. Jeden atakujący musiałby poświęcić kartę do obrony.
Dobra, tym atakował, to już nie mogę się bronić. All attack, one attacker. Zyskujemy wyćko. Pacyfizm. Bum. Kolejny ko... Wzmacniamy słabszego. Nie ma czym zablokować. Bijemy. Czy zmieni sobie wycie na 11? Zagrajmy defensywnie. Zobaczymy, czy decyduje się tym zaatakować. Jeśli tak, to ja mu to zdejmę. Wlatuje pacyfizm. Nie zdejmę tej karty, ma za dużo wycia. Dodaję sobie many. I myśl. Włożył sobie 6 do many. Chyba, że ma coś mocnego. Ua!
musi blokować kotem coś. Pytanie, czy mu starczy? Moim zdaniem mu nie starczy. Zablokuje jedną rzecz, ale pozostałe wejdą. Jeżeli kotem zablokuje kota, to straci kota, ale tokeny wejdą. I to. Czyli wejdę D za 4. Dobra, 250 złotka, 275 expów. Grajmy kolejny mecz Lightning Deckiem. Coś mocnego, coś fajne, te kotki, które się fajnie kombią. Dobra. Ty zaczynasz pierwszy, drogi lewku. Hello! Czyli gra z podobnym deckiem jak ja. Dobra. Będzie bronił Fencing Ace. To jest tania i dobra w sumie karta. Ale ja wolę koty. Dobra, co masz? Nie będę blokował.
zablokuje, straci dwie karty, jeżeli zablokuje. Może tego blokować tym, tego tym. Czy pozwoli wejść i powiększy różnicę? Dobra. Pytanie, czy uderzy dwa razy w tego. Dobra. Healer Folk. Dwadzieścia cztery. Ma przewagę w tym, w glebie. Nie zablokuje na pewno tego, bo to jest latająca rzecz. Wymaga pięciu. Dobra, wymieniłem go sobie. I atakujemy tym. Anioł witalności się zrobił nagle 4 na 4. Pacyfizm. I dwóch atakujących.
ten atakujący. Dobra, zaczynam tracić głowę. Czy będzie blokował? Chyba to przegrałem, pomimo... A jednak może nie. Pytanie, czy to lata? Nie, ale to lata. Dobra. Czy zblokuje i straci? Po prostu podchodzą mu lepsze karty. Poddajemy się. Złożył mnie podstawowym dekiem.
Ale długo walka trwała. Ktoś będzie używał zaklęć ognia. To się dobrze kombi z tym i to z tym. Co jest? Hello! Chyba jest jej ruch, myśli. Dobra, to jak myśli, to ja może wam kawał przeczytam. Tylko muszę sobie wyszukać. Żeby nie było, że lekceważy przeciwnika. Okej, chyba jej się skończył czas. Go, wind up, kitty! Nie wiem, gotuje obiad czy co? No, wejdź do boju, kłocie. Oho, od razu mi zdejmuje go sokiem. Ja zaatakuję na po to Wind Up Kitten. Może blokować wystawioną kreaturę? Chyba znowu przegram z podstawowym deckiem. Mogę coś wystawić, mam 4T. To będzie się wzmacniało. Przydałby mi się pacyfizm, żeby to spacyfikować.
Jak na razie 1-1. Jedna wygrana i jedna przegrana. Jeżeli zaatakuje którąś z pomniejszych kreatur, to mu ją zniszczę. Dobra. Przejdźmy do blokowaliska. To blokujemy i to niszczymy. Poświęci coś, czy pozwoli wejść obrażeniom od Spiritual Guardiana. Pozwoli wejść obrażeniom. Jak na razie walczymy... Cios za ciosem. Bijemy za jeden punkt. Zastanawia się, czy blokować. Bo ja sobie do defensywy dostawiam Spiritual Guardiana, który jest mu w stanie obrażeniami rozdupczyć wszystko. Dobra, wrzuca Mastiffa. Ja nie będę atakował, dlatego wrzucę Moment of Heroism przy obronie. Pytanie, czym przeciwnik zaatakuje? Myśli. Takie calculating trwa. Nieważne czym zaatakujesz, ja ci to zrozwalę Spiritual Guardianem i Guardian przeżyje. Możesz atakować kilkoma, ale będziesz tracić karty.
gramy kleryka. Gramy ziemię, next. Bez ataku. Pytanie, czy będzie atakował. Kiedyś musi. Ale widzi, że ja postawię mu defensywę. W okazji mam wzmocnienie Moment of Heroism, które narzucę na Defendera, na inspirującego komandera. W ten sposób straci dwie karty. Używamy różdżki dyscypliny aktualnie. Powinien atakować wszystkim, co ma. Rozwali mi coś. Plus dwa nic mi nie da. W czasie fazy blokowania wrzucę to. Wrzucę ten instant spell. To jest plus dwa, plus dwa.
stracił najcenniejszą jaszczurę. Akurat mi enchantment doszedł. Przegrywamy to. Bity do minus 13. Nieźle. Good game. Długo mieliśmy impas, moi drodzy. Dobra. Chyba czas zmienić talię, ale to już w kolejny odcinek. Zobaczenia, cześć, trzymajcie się.